on szczęście ma. Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy próbowali znów spacer z Fofikiem. Dzisiaj zmieniłem środek transportu, wziąłem hulajnogę. I zaraz wam pokażę. A tak w ogóle to jestem w tym samym miejscu co ostatnio, tylko że na drodze trochę wcześniej. Stwierdziłem, że na trawie się nie da, ale tą drogę mogę sprawdzić, spróbować. Tu i tu się przejdę. I później w te krzaki tam pójdę. Tam też jest taka utwardzona droga. Także zapraszam na odcinek. Hulajnoga zaparkowana, alarm włączony. A my wyprowadzamy Fafika na spacer. Jak coś będzie ciekawego, to wam pokażę. Jest pierwsze przyłapanie. Fafik ma coś. Pogrzebiemy, zobaczymy co to. Jaki pręt. Widać coś, widać. Ale nie wiem czy to jakaś zbrojeniowa. Nie, da radę to wyjąć. Dobra. Mamy pierwsze przyłapanie, pierwszy pręt. Jedziemy z Fafikiem dalej. Nie uszedłem za daleko. Następne przyłapanie. Niepotrzebnie ostatnio się poddawałem. Tylko po prostu trzeba po drodze szukać, po utwardzonym. Pręt wyciągnięty. Do następnego. No i wracamy drugą stroną tej drogi. Jak coś będzie, to się włączę. Pierwszy zrzut. Mamy tak, te dwa pręty. Dwa pręty, co pokazywałem wcześniej. I jakieś pierdoły typu podkładkę, gwoździe. Tego już drobnicy nie pokazuję. Tylko na zrzucie. Dobra. Do następnego większego sygnału. Tak łatwo nie dałem za wygraną. Po prostu trzeba było jakieś wnioski wyciągnąć z pierwszych połowów na sucho i spróbować jeszcze raz. A widzę, jakieś pierdoły się połapały. Wam pokazuję. Z tej strony to mam tą podkładkę. Widzę taką dużą. No, tu jakieś gwoździe. Jakaś blaszka. Fafik stanął. O, chyba coś wyrwał, widzicie? Z ziemi. Już patrzymy, co to. Pręcior. Fafik wyrwał pręcior. Dobra. Odwracamy Fafika. Przyklejamy do góry. I jedziemy dalej. Fafik mnie zatrzymał. O, coś ma. Zaraz zerkniemy, co to. Pręcior kolejny. Pręcior na wierzch i jedziemy dalej. Fafik chyba mnie zatrzymał. Opa. Tak. Kawałek śruby jakiś albo coś. Idę tą drogę. O. Tam koło tej siatki. Jeszcze kawałek za te brzozy. I z powrotem. I mamy tyle. Sporo nawet. Dwa pręty, kawałek podkładki, nakrętka, kawałek śruby. Co to za pieniążek? I grosik na szczęście. No, może szczęście będzie mi sprzyjać. Z ciekawostek jeszcze klucz się trafił. Spalony jakiś. No i gwoździe i agrafka. Teraz będziemy szli tutaj i w te krzaki tam. Jeśli coś trafi, to pokażę. No i dobra, hulajnoga zostaje, a my jedziemy w drugą stronę. Tylko cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość.
i pomaleczku. I to tak wygląda właśnie. Pomału. I lepsze. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić kolegę osadnika z Odzysku, dzięki któremu poznałem sposób właśnie taki na spacer z fafikiem. I mogę wam zaprezentować w moich odcinkach, jak to wygląda. I jak się coś trafi, to wam pokażę. O! Na żywo przyłapanie. Normalnie magnes zatrzymał się i stoi. Zerkniemy, co to. Opa. O! Duża podkładka taka, sprężynowa. Duża podkładka sprężynowa. To jest kolejówka na 100%. Do następnego przyłapania. Fafik coś ma. Zaraz zerkniemy, co to. A, jeszcze jedną podkładkę trafiłem wcześniej. O kurczę, coś dużego. Duża podkładka. Tak, kwadratowa. No i fajnie. Zbiera się pomału. Do następnego. Ta część spacerku okazała się owocna. Mamy dużą podkładkę. Kwadratowo. O, ciężko oderwać. I dwie takie kolejowe sprężynowe podkładki. Dobra, przestawię hulajnogę, żeby mnie nie ukradli przypadkiem. I jedziemy dalej z tą drogą. Do następnego przyłapania. Hulajnoga przestawiona, bardziej w krzaki. Tu będę chodził, nikt jej nie ukradnie. Oczywiście tych, co tu syfio, to nie pozdrawiam serdecznie. Tutaj skończyłem, widać ślady. No i jedziemy dalej. Jak się coś trafi, to się włączy. Na końcu filmu wrzucę wam link do osadnika z Odzysku, do jego kanału. Zobaczycie, jak on to robi. I pozdrawiam cię, Maciu, serdecznie. Ostatnio też Flaming Recycling szukał tak właśnie. Tylko, że on nie po drogach, tylko w ognisku. Może, Artur, spróbujesz po drodze tam poszukać w ten sposób, jak obejrzysz mój odcinek. Wydaje mi się, że fafik coś wyszarpnął. Zerkniemy, co to. Opa. Jest coś. Kawałek pręta. O, tu jest przyłapanie. No i jest kawał pręta zbrojeniowego. Jedziemy dalej. Fafik znów coś dopadł. O tu. Op. Pręt kolejny. Do następnego. Z moich wniosków warto się coś uczyć, żeby nie chodzić po trawie. Na trawie nie da się nic znaleźć. To wnioski z poprzedniego odcinka, ale nadal je mówię. Jak ktoś może tamtego nie oglądał, to w tym zobaczy. Że po trawie nie warto chodzić tak. Nic się nie da złapać. Tylko po właśnie takich drogach. Może po skoszonym by się dało, ale nie, tam było skoszone w tamtym odcinku i też się nie dało. Także tylko po drogach. No po takim utwardzonym. Droga to jest za dużo powiedziane. O, albo może bardziej ujeżdżone niż utwardzone. No i robimy kolejne opróżnienie magnesu. Spory kawałek. No i sporo się trafiło. Dużo prętów. Takich budowlanych, zbrojeniowych. Rozładuję magnes. I jedziemy dalej.
Zerkniemy, co to. No jest kotlet konkretny. Tak. Dziura też konkretna. Ale zawalę. To nie ma problemu, to droga nie jest zniszczona. Do następnego przełapania. Proszę, nawet śladu nie ma. Mam przyłapanie. Tu mi magnes ciągnie. Grzebie pokażę. Taki spory pręt. Do następnego przełapania. Afik coś przyłapał. Widać na wierzchu pręt jest. Pręt wyszedł. Jedziemy dalej. Kolejny mój wniosek z tych poszukiwań jest taki, że na pewno trzeba się więcej nachodzić niż przy łowieniu w rzece. Fafik mnie zatrzymał i śrubka wyszła. Do następnego przełapania. Ostatnie przejście i na dzisiaj starczy. Później zjadę na bazę, to zrobię wam podsumowanie. Co się udało znaleźć. Zapraszam do łapkowania, subskrypcji. Opróżniam ostatni magnes. I do zobaczenia na podsumowaniu. Podsumowanie dzisiejszego wypadu. 3 puszki aluminiowe, cienki złom, gruby złom. I do zobaczenia na następnym odcinku.